Zawsze jak przygotowujemy te obiady, to oni zawsze już czekają pod drzwiami, tylko zaglądają przez szybę, co dzisiaj będzie na obiad. Nazywam się Karolina Pacoń, mam 30 lat i jestem inicjatorką akcji Podaruj obiad osobie potrzebującej. Akcja polega na tym, że każdy z nas może kupić kupon zaproszenie dla osoby potrzebującej na pełny obiad w restauracji. Cena kuponu to 12,99 i w tej kwocie mieści się danie główne. Jest to przeważnie danie mięsne. My do tego dokładamy jako restauracja zawsze zupę i kompot lub gorącą herbatę. My wszystkie zaproszenia przekazujemy Fundacji Daj Herbatę, która następnie rozdaje je osobom potrzebującym. Są to osoby głównie bezdomne lub osoby, które sobie życiowo nie radzą. Pomysł narodził się tak naprawdę w jednej z naszej restauracji. Byłam świadkiem, kiedy taki starszy pan, chyba koło 60, może 70, miał ze sobą chyba 2 złote i prosił sprzedawcę o nałożenie mu dokładnie takiej porcji, żeby mu starczyło te 2 złote. Powiedziałam, że po prostu dostał cały talerz i zapłaciłam za to. Ja poczułam, że to jest coś fajnego, jest to, można zrobić w bardzo prosty sposób dobry uczynek. Wydawanie w tym momencie około w weekendy 70 obiadów wymaga pewnej organizacji, ale radzimy sobie. Nasi pracownicy kuchni przychodzą już od godziny 5 albo 6 do pracy w weekendy, więc szacunek dla nich za to, że od początku zgodziły się na to i nie narzekają. Staramy się za każdym razem wymyślić im coś innego. Dzisiaj mi pan powiedział, że zupa jest mega dobra, jak domowa, jak miał dom, to właśnie takie zupy jadł. Ostatnio, jak sprawdzałam, sprzedaliśmy 16 tysięcy kuponów. Ja osobiście chciałabym, żeby akcja trwała jak najdłużej, żeby nie umarła po tym jednym zrywie, tylko żeby cały czas mogła być kontynuowana. Chciałabym, żeby inne restauracje, może z innych miast, również się w coś takiego zaangażowały. Nie mamy nic przeciwko, żeby podpatrzyły ten pomysł i również zrobiły to u siebie.